Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Tydzień w Powiecie. W dzisiejszym odcinku zaczynamy od smutnej wiadomości, jaką niewątpliwie jest fakt, że lato dobiega końca. Impreza na zakończenie lata w miniony weekend odbyła się w Lubieniu Kujawskim. Stało się już tradycją, że na koniec wakacji w Lubieniu Kujawskim organizowane są imprezy plenerowe. W sobotnie sołtysiadzie uczestniczyli przedstawiciele sołectw i kół gospodyń wiejskich z całej gminy, które prezentowały swoje wyroby. W tej chwili znajdujemy się nad jeziorem przy pięknym amfiteatrze lubieńskim. Dzisiejszy program to przede wszystkim pokazy pań kół gospodyń wiejskich z miejscowości Wola Olszowa, Krzewie, z miejscowości Bilno, jeszcze jedna, kolejna, mianowicie już powiedziałam Wola Olszowa, Krzewie, Bilno i Gliznowo. Prywatny ośrodek terapii uzależnień Oaza, leżący na terenie gminy Choceń, to największa tego typu instytucja na terenie naszego powiatu, oferująca pełne spektrum terapii uzależnień, zarówno od środków psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy leki, jak i od zachowań typu hazard, seks czy internet. Oaza prowadzi terapię w dwóch formach: stacjonarnej, w której pacjent przyjeżdża do ośrodka na 4 do 8 tygodni, oraz ambulatoryjnej, wówczas pacjent korzysta z oferty ośrodka na zasadach podobnych do punktu konsultacyjnego. Taki punkt mieści się we Włocławku przy ulicy Reja. Na pomoc ośrodka mogą liczyć wszystkie osoby uzależnione, które chcą i czują potrzebę leczenia się. To znaczy się, głównym założeniem ośrodka jest leczenie od alkoholu i narkotyków, ale również od zachowań, czyli od hazardu, od komputera, od gier, jak również czasami również od seksu. W Oazie walczący z uzależnieniem mają zapewnioną kompleksową opiekę lekarską. W ofertę ośrodka wpisana jest także profesjonalna detoksykacja, czyli odtrucie organizmu.
Materiał przewidziany na terapię w ośrodku jest to 8 tygodni, jest to 30 tematów i taki jest zalecany. Długość pacjent sobie też może sam, najkrótszej jaki możemy przyjąć jest to 4 tygodnie, natomiast zalecany jest 8 z tego względu, że no, materiału zbyt dużo, żeby w połowie, jakby w jednym miesiącu wszystko przerobić. Natomiast od narkotyków nawet zalecamy czasami do 12 tygodni. Terapia uwzględnia zajęcia psychoedukacyjne, terapię indywidualną i grupową, terapię psychometryczną, terapię motywacyjną, terapię rodzinną. Pacjenci podczas leczenia przebywają w komfortowo wyposażonych pokojach, do swojej dyspozycji mają siłownię, saunę i malowniczo położony ogród. Według takich naszych dość nieśmiałych, ale najnowszych badań to mamy bardzo dużą skuteczność z tego względu, że obliczyliśmy około 40% skuteczność naszych pacjentów, którzy utrzymują z nami kontakt, natomiast nie liczę tych, którzy no jakby nie utrzymują, nie dzwonią, ale to nie znaczy, że wrócili do uzależnienia. Mogą również utrzymywać abstynencję i zdrowieć. Intensywne prace remontowe polegające na wymianie całej sieci grzewczej prowadzone były podczas wakacji w publicznej szkole podstawowej w Lubrańcu. W ostatnich latach znacząco zmienił się wygląd publicznej szkoły podstawowej w Lubrańcu. Wymienione zostały wszystkie okna, ocieplony budynek zyskał nową elewację. Dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w gmachu szkoły zamontowana została winda, wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych. Szkołę odwiedziliśmy w czasie, gdy prowadzona była wymiana kaloryferów i instalacji grzewczych. Chcę powiedzieć, że odkąd tutaj jestem dyrektorem od 2004 roku, naprawdę nastąpiły znaczne zmiany. Zmiany uważam na lepsze. Oczywiście tutaj nie wychwalam siebie, broń Boże, tylko tutaj raczej dzięki władzom samorządowym, dzięki współpracy z władzami samorządowymi, szczególnie z panem burmistrzem Wrzesińskim, z którym nam się współpraca tutaj naprawdę fajnie układa. Udało nam się naprawdę w tym budynku przeprowadzić szereg znaczących remontów, inwestycji. Uchwały dotyczące odnowy takich miejscowości jak Kruszyn, Bistka Królewska czy Nowa Wieś były jednym z wielu ważnych tematów poruszanych podczas czwartkowej sesji Rady Gminy we Włocławku. Radni rozpatrywali również kwestię zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie, omawiali program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zastanawiali się nad możliwościami sfinansowania ważnych dla gminy inwestycji, jak modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębnicach, rozbudowa oczyszczalni w Modzerowie czy przebudowa drogi gminno-Józefowo-Włocławek. Tematem głównym dzisiejszej sesji są sprawy finansowe. W związku z tym, że gmina Włocławek otrzymała 1 000 000 zł, tak długo oczekiwane, na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Modzerowo. Konsekwencją tego jest przyjęcie do budżetu tych środków właśnie w dniu dzisiejszym. Oprócz tego ta sesja, jak pani redaktor zauważyła, jest sesją typowo finansową, ponieważ realizowany jest już budżet i przyjęte pewne założenia do tego budżetu, między
innymi na wprowadzenie środków, również otrzymanych z zewnątrz, środków tak zwanych drzewkowych, z funduszu drzewkowego, autostradowego. I na dzisiejszej sesji również te środki są wprowadzane, a przede wszystkim podejmowane są uchwały w sprawie zaciągnięcia na wkład własny pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, które to pożyczki są bardzo korzystne z tego względu, że są one umarzalne w 30%. Także wkład własny gminy Włocławek w każde z tych przedsięwzięć w wysokości 25% jeszcze będzie umorzone w wysokości 30%. Także myślę, że to jest bardzo korzystne dla nas wszystkich. Podczas wakacji zmienił się również wygląd szkoły podstawowej w Ustroniu w gminie Lubanie. Placówka mieści się w zabytkowym pałacyku, niedawno odnowionym. Wiele do życzenia pozostawiło jednak otoczenie tego obiektu. Wakacje i przerwę w nauce gmina wykorzystała na wykonanie wielu istotnych prac. Szkoła zyskała nie tylko nowe ogrodzenie, ale także odnowiony plac zabaw, z którego korzystają nie tylko uczniowie, lecz także inni mali mieszkańcy tej miejscowości. Korzystając z okresu wakacyjnego, trwają tutaj prace modernizacyjne przy tym obiekcie podstawowym, w tej chwili unowocześnieniem czy uaktualnieniem jest budowa ogrodzenia na boisku szkolnym. To ogrodzenie w postaci słupków metalowych i siatki oddzieli teren boiska i zapewni bezpieczeństwo uczniom tej szkoły. Natomiast kolejnym etapem tych prac będzie modernizacja i wymiana dotychczas istniejącego placu zabaw na bardziej nowoczesny i wszechstronny oraz bardziej funkcjonalny. Także myślę, że z początkiem nowego roku szkolnego dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej w Ustroniu, jest ich ponad 60, będą się mogły cieszyć z dodatkowych atrakcji, jakie na nich czekają. Zaplanowane na ten rok remonty świetlic w Dębniakach i Krzewęcie pozwolą na nowo ożywić życie kulturalne tych wsi. Do końca bieżącego roku dwie świetlice w miejscowości Dębniaki i w miejscowości Krzewęt decyzją Rady Gminy Kowal zostaną wyremontowane za ogólną kwotę około 50 000 zł każda. Zakres pracy obejmuje głównie prace wewnętrzne. Wymiana stolarki okiennej, odświeżenie sali głównej, kuchni, prace związane z wymianą instalacji elektrycznej. Obydwa te obiekty dostały dofinansowanie w ramach wsparcia unijnego. 25 000 zł na każdy obiekt w ramach małych projektów zostanie przeznaczone na dofinansowanie. Pozostałą kwotę dołoży samorząd gminy Kowal. Szacuje się, że pod koniec października obiekty te będą oddane do użytku. Świetlicy w Dębniakach prace obejmą m.in. naprawę pokrycia dachowego, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz posadzka podłogowa. Istniejące toalety będą zmodernizowane. Podobne prace przewidziano w Krzewęcie. Ponadto w świetlicy przebudowana zostanie instalacja elektryczna z aluminiowej na miedzianą oraz wybudowane zostaną pomieszczenia łazienek z WC. W Chodczu, jak grzyby po deszczu, wciąż wyrastają nowe sklepy spożywcze. Nie brakuje jednak wciąż chętnych, którzy korzystają z gminnego targowiska. Ostatnio otworzonym sklepem na terenie gminy był dyskont Biedronka. Mimo licznych obaw handlujących na targowisku nie pozbawił on im klientów. Wciąż wielu mieszkańców i turystów bardzo chętnie odwiedza plac targowy przy ulicy Kościuszki, gdzie można w każdą środę zaopatrzyć się w produkty nie tylko spożywcze, ale również przemysłowe, ogrodnicze i ubrania. Opłata za targowisko zasila budżet gminy. Jej wysokość jest uzależniona od formy sprzedaży prowadzonej na targowisku. Na terenie targowiska dopuszczalna jest sprzedaż z pojazdu lub stoiska lub z roweru, kosza i skrzynki. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego tygodnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.